Dzień dobry. Jest w Polsce taka firma Hercules S.A. Wejdźcie sobie na internet, wejdźcie sobie na stronę, rozwincie menu w prawym górnym rogu. Okaże się, że jest tam coś takiego jak aukcje. Wy jako laicy nie będziecie mogli przejść dalej, bo nie jesteście zalogowani. A nawet jak się zalogujecie, no to powinniście być oferentami, więc mogą was nie przyjąć. Nie? Ale niektórzy mający firmę z operatorami korzystają z usług czy współpracy z Herkulesem i tam zalogowani już są. I teraz, co się dzieje na takiej aukcji? Jest tam na przykład napisany żuraw, miejsce, czas trwania i propozycja stawki, waszej stawki. Takie coś publikowałem wczoraj i tu wstawię jako okładkę filmu. I teraz, aukcja na razie oferowane jest 36 zł. Jak ktoś to przebije w dół, czyli da 35, to wygrywa. No i teraz, ta stawka to jest stawka brutto dla pośrednika, bo operator na działalności gospodarczej raczej się tam nie dostanie, bo będą zaraz problemy, że a co się stanie, jak będzie zastępstwo. Czyli muszą być pośrednicy, którzy dysponują innymi operatorami i są takie zastępstwo w stanie zapewnić. I teraz, taki pośrednik ma firmę. Jeżeli sam by pracował na tym żurawiu, to ma stawkę wtedy 36 zł. Jeżeli tego nie robi i zatrudnia operatora, no to musi przecież go opłacić. Musi dać mu wypłatę, zapłacić podatki, swoje podatki, etc., etc. I teraz policzcie sobie, na jakiej umowie może go zatrudnić. Skoro operatorzy twierdzą, że zarabiają w Polsce 10 tysięcy zł, to z 36 brutto byłaby to umowa na czarno i no godzinek na stukane, nie? Taki pośrednik już widzi, że ta umowa może być tylko jakaś taka nielegalna, no nie da rady jakiejś normalnej na tym zawiązać i jeszcze godnej. Ale widzimy, że to sami pośrednicy w tym momencie zaniżają stawki. Hercules z racji tego, że jest zadyma na żurawiach od jakiegoś czasu, chciałby od siebie odsunąć te oskarżenia, że to oni zaniżają stawki. Zrobili aukcję, któryś tam wymyślił. Tyle. Mają to zautomatyzowane. Nie muszą się z tym babrać, nie? Wy oferujecie i to na was spada oskarżenie, że to wy zaniżacie stawki. W tym momencie któryś pośrednik zaniżył. Teraz, żeby go przebić, trzeba dać 35. Wam się to nie opłaca. Wy powinniście mieć dużo wyższe stawki, o które chcemy walczyć. No i teraz tak, skoro, tak jak mówię, układ zbiorowy, niektórzy ględzą, że ja małpuję, czy nie wiem co robię w tym internecie, że to psińco prawda, to się nie uda i takie inne rzeczy. A czemu wy nie potraficie dać swojego stanowiska, czytając, co to jest układ zbiorowy i co daje? Są w Polsce takie firmy jak Hydromasz, tu w Bydgoszczy, która jest i tak oskarżana o właśnie zaniżanie stawek, bo jakby trzyma całą Bydgoszcz i okolice w garści. Ale jest taka firma jak na przykład Żurawie Wielkopolska. Była wspominana. To jest pan Haniewicz. I teraz tak. Ci, którzy w jakiś sposób współpracowali i mogą wyrazić opinię, wejdźmy sobie na GoWork, sprawdźcie sobie opinię, to samo. Jest powiedziane, że zaniża stawki, nie płaci ludziom i takie inne rzeczy. Bardzo prosto jest na miejscu pana Haniewicza odsunąć te wszystkie oskarżenia od siebie. Wystarczy przyłączyć się do układu zbiorowego, gdzie jest propozycja konkretnych stawek i legalnego zatrudnienia. Wtedy i pan Haniewicz, i pan Ramus, bo ten dowodzi Hydromaszem, odsuwają wszystko od siebie. Działają legalnie. Nie mają problemów z Państwową Inspekcją Pracy. Nie mają problemów z operatorami, bo jeżeli widzą operatorzy, że wszystko będzie ok, no to też chętniej przyjdą tam do pracy. Wszystko to można odsunąć. Żaden problem na waszym miejscu, panowie, wypowiedzieć się publicznie. Co na ten temat układów zbiorowych sądzicie? I normalizacji naszej branży. Jak pamiętam, 4 lata temu, gdy nie przedłużono ze mną umowy zlecenie, po tym pamiętnym filmie z temperaturami, było powiedziane coś takiego, że
on sam nic nie może, to taka branża, to budowy, to... Może. Teraz może porozmawiać ze swoimi znajomymi pośrednikami i razem mogą przystąpić do układu zbiorowego. Problem? Póki wy, jako pośrednicy, nie wypowiadacie się właśnie oficjalnie w internecie na ten temat, to stoicie po takiej stronie, że ludzie będą was uważać właśnie za kombinatorów. A jeżeli cokolwiek chcecie w tej branży zmienić na lepsze, żeby było normalnie, to właśnie powinniście się wypowiadać, do czego zachęcam. Od was zależy, jaką opinię chcecie mieć. A dobrze wiemy, że takie kombinowanie właśnie na takich umowach Państwowa Inspekcja Pracy widzi. Teraz dobrze by było tylko to nagłaśniać. Narysowała się taka możliwość kontaktu z politykami. Ja tam sobie też napiszę. I zobaczymy, co zrobią. Oczywiście wiemy, jak prawo w Polsce działa, ale im większe zainteresowanie w branży i większe trzepanie skarbówki i innych rzeczy, o czym się na przykład pan Klepacz dowiedział, tym gorzej dla was. Więc lepiej wam chyba zrobić coś w tym wreszcie. Miłego dnia.